Paszporty Polityki sponsorują Netia oraz Bank Pekao S.A. Mecenasi polskiej kultury. Rok 2008 w muzyce poważnej był właściwie podobny do poprzednich. Jest cała plejada wspaniałych młodych muzyków, coraz młodszych, bo dochodzą kolejne pokolenia. I wybór zaczyna być dość trudny. Z początku był pewien problem z wyłonieniem trzech kandydatur, ponieważ każdy z nominujących krytyków podawał inne nazwiska. W końcu jednak wyłoniła się czołówka i to naprawdę znakomita czołówka. Łukasz Długosz, flecista, kończy w tym roku 25 lat, a już ma wygrane za sobą wszystkie konkursy krajowe i kilkanaście nagród na konkursach międzynarodowych, w tym roku doszły kolejne. 21-letni zaledwie wiolonczelista Marcin Zdunik wygrał w zeszłym roku konkurs imienia Witolda Lutosławskiego międzynarodowy w Warszawie. Natomiast trzeci nominowany, baryton Artur Ruciński, ma troszkę po 30, ale jak na głos barytonowy to jest jeszcze bardzo młody, ponieważ te głosy się dopiero rozwijają z wiekiem. I już dał się wspaniale poznać o dziwo w rolach krajowych, dzięki czemu jest może bardziej zauważalny przez naszych krytyków. Także trójkę mamy w tym roku naprawdę świetną. Paszporty Polityki sponsorują Netia oraz Bank Pekao S.A. Mecenasi polskiej kultury.